swoją intuicję. Tutaj proszę. Ja dopiero pod koniec zajrzałam, że mam się literki łączyć. No ale dobrze, że zajrzałaś pod koniec słoń. No bo teraz mają pracę jakoś inaczej niż wszyscy. Nie no, a nazwisko to totalnie nie wychodzi. Totalnie, nie wiem, bo to są ciężkie do połączenia. K z R, potem z R, o, tak ciężko się... Chyba nie wypełniło mi się tam, ale nie tak jak miało. I co? Tam porzuciłaś. Nie, bo ta nowoczesna kaligrafia, ona tak naprawdę, wiecie, dopiero u nas w zasadzie się pojawia. Rzucać jak tu zamiarzy na koniec. A to jest, będzie twoja praca, nie? Teraz będzie pracownia, będzie... Będzie wszystko tutaj, będzie bardzo fajnie. Dobra, idę jakiś obchód, co dziewczynom potrzeba. Jak? Ja was sobie pan nie ma zrobić. No, to trzeba się drogą lepiej, żeby się zrobić. Tak, fajne. No, ale oswajasz, czujesz, że coraz lepiej? Coraz tak, ale no... W ramach tego, że Łazarz zaczyna żyć na nowo, my też zaczynamy swoje życie na Łazarzu. Otwarta pracownia Hello Kaligrafii na Głogowskiej 105. Od dziś jeszcze jesteśmy bardzo remontowi, ale już niedługo będzie zupełnie super i wykończone. Zapraszamy. Dziś pierwszy raz spotkałyśmy się, żeby pisać używając zupełnie niecodziennych narzędzi. Uczymy się kaligrafować. To jest taka trochę nowocześniejsza wersja starej, klasycznej kaligrafii. Brudzimy sobie łapy bardzo mocno, patrzymy na swoje ręce nawzajem, uczymy się od siebie, bardzo się dobrze bawimy i będziemy to robić jeszcze długo i długo. Które tak naprawdę, jeśli mówimy o klasycznym internizmie, to się powtarza ileś modułów różnie układanych i mamy alfabet. W sumie mam dla was jeszcze kanterki, ale widzę, że prędka podstawówki jest taka, że nie wiem, jak nacisnę więcej. Mniej więcej to wtedy jakby sobie dozuję ilość tego płynu, który gdzieś tam sobie wylądował. Myślałam, że powiesz, że do odbioru innym razem już się bałam. Nie. Dzień dobry. W ogóle wyszło coś innego. Dzień dobry. Znajomi z nim widzi i okazał się bardzo sympatycznie. No, to idź dalej. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych i tu są autografy tych facetów, nie? I to jest... I zobacz, i tak, i sobie poglądajcie to, po prostu jak oni wszyscy... Ale ja ci mówię, że mówię, to ćwiczył, nie? A mam taki w domu gdzieś... A ja mówię, to taką książkę i zobacz. Nie mam, właśnie. No, ty. Długoski. Tak? Tak, no ale my bierzemy taką porządną ilość. Właśnie.